Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Maćkowy i rozpoczynamy kolejną przygodę w serii Ghost of Tsushima. Jak na koniec poprzedniego odcinka obiecałem, idziemy do mistrza Ishikawy w celu oczywiście zdobycia krótkiego łuku, ale też i wykonania misji z nim związanym. Po drodze oczywiście mamy jeden znak zapytania, także też bezapelacyjnie zerkniemy, o co chodzi w tamtej lokalizacji. Wiem, że nie mogę się kuniu atakować, więc nie będę cię atakować. No to myk na drugą stronę. Czy pytanie zasadnicze? No tak, wypadałoby się przedostać przez tą rzeczkę i przez te pasmo górskie. Ło, takie combo jungle można robić. Tego nie wiedziałem. Ale tak, moi mini, moi drodzy, no przestań się kłaniać, Boże. Moje trzymanie pada, zawsze musi się wpakować w jakieś dodatkowe akcje. Moi mili, zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, do kliknięcia przycisku subskrybuj, jeśli oczywiście ktoś ogląda dalej bez subskrypcji, a to jest naprawdę bardzo niemiłe z waszej strony. Ja tutaj się staram wam dotrzymać jakkolwiek... O, co tu się stało? Czemu wy jesteście przywiązani? Ja tu się staram atrakcji wam dostarczać każdego dnia o 17, więc oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału. A teraz dmuchnijmy sobie oczywiście wiaterkiem w kierunku ów znaku zapytania. Może to będzie jakaś kapliczka, może to będzie jakaś lokalizacja, którą będziemy musieli wyzwolić. To się dopiero okaże. Na razie zbierzemy sobie ładnie, pięknie bambuska. Pek, 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 pek. I dreptamy sobie tym samurajkiem. No i mam nadzieję, że... O, tu chyba trzeba się dostać do góry. Tak jest. O, zmęczył się, czyli nie można cały czas lecieć sprintem. Widzicie, człowiek uczy się cały czas czegoś nowego. Ale na to już masz siły, tak? Skubany, skoczny jest. Nie, nie, na dół ja nie chcę zejść. Obóz uchodźców. Ohohohoho. Dzień dobry. Co wy tutaj macie ciekawego? Macie coś dobrego dla mnie? To jest coś do zgarnięcia, nie? Chcesz zobaczyć moje towary? Pokaż mi swoje towary. Przetrwałeś inwazję? Jak widać. Dosłownie. Czy się znamy? Nie, panie. Ale widziałem, jak ruszasz do bitwy. Proszę przyjąć dar. Mówią, że dzięki temu duchy poprowadzą cię w miejsce... Dawaj te dary. Wszystkie dary z chęcią przyjmuję. Niegdy Mongołowie są w okolicy. Ale jeśli znajdziesz kwiaty, przynieś mi je. Lub innym kupcom. Przydadzą się do barwników. Zapamiętam. Dziękuję. A teraz pewnie pojawi się menu kontekstowe. Ubranie wędrowca. Doskonały wybór na długą podróż. Nie, no bez jaj. Seriously? Doskonały wybór na długą podróż. Trop, artefakty, za bla 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 bla. Nie, no kurczę, pieczone. No to bezapelacyjnie ta zniszczona zbroja jest tutaj bardziej adekwatna. Zostawmy do... więcej, to się dogadamy. Za mało, mam 8. Kurczaczki. To nieźle może wyglądać. Nie, 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 tego nie chcę. Pancerze, nie odkryto wędrowca. Nie no, wędrowca nie będziemy nosić. Tutaj kwiatuszków też nie mamy wystarczająco dużo, także sorry. Może teraz śledzić nowe lokalizacje dzięki przewodniemu wiatrowi. Dobrze, fajnie. Nie, nie, nie. Chorągwie Sashimono nieodkryte. Żegnaj. Baw się dobrze. Obrabiam metal, drewno i tkaniny. Zwiększanie limitów.
Len skóra kunai. Co, nie możemy więcej kupić niż dwa? Oby pomogło. A, bo trzy mogę mieć, no tak. Co mogę ci sprzedać? Bambus, żelazo, len, drewno, skóry drapieżników. Sprzedajmy. Zrobię z tego dobry użytek. No i fajnie, baw się dobrze. Wróć, jeśli będziesz czegoś potrzebował. Dobrze, 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 dobrze. To teraz bezapelacyjnie idziemy do pana Ishikawy. W tę stronę wiatr sobie wieje. Czy ja mogę tu... się dupcy z tej skały nie robią sobie krzywdy? Oczywiście, że nie. Na to trzeba będzie zwracać uwagę. A, mamy ubranie wędrowca. To nie jest ubrania wędrowca. Ja chcę moją zniszczoną zbroję. Wyglądam bardziej jak samuraj w tym wszystkim. Dobra, wiaterku, wiej sobie ładnie, pięknie. Gdzie jest mości pan Ishikawa? No kurcze pieczone, zabierz ten palec z tego touchpada. Mistrzu, gdzie jesteś? Potrzebuję cię. Na pewno nie... Dobra, może i tędy. Jaki Matrix odwalony, piękny. Hopsa, hopsa, hopsa. Tak, 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 tak. A jeszcze się chłop wykąpie. Dobra, bezapelacyjnie zbliżamy się. Trochę ta woda za mocno szumi, ale... udajmy, że to przeżyjemy. Gdzie ty to, kurczaczki pieczone, jesteś? Czy to nie będzie odpowiednie miejsce? Kiyoshi. Czyli dobrze trafiłem. Tylko muszę zejść jeszcze bardziej na dół. Ale muszę to też zrobić w miarę łagodny sposób. Żeby nie zrobić sobie za dużej krzywdy. To jakieś schodki, o. Yoshi. Może ktoś w gospodzie będzie wiedział, gdzie jest sensei Ishikawa. Dobre pytanie, Jinie. Gdzie jest gospoda? To jest ten oczywiście od obróbki. Potrzebujesz nowego kołczanu lub sakwy? A co masz mi... To zaszczyt ci pomóc. Dziękuję. Nie masz mi nic do zaoferowania, mój drogi. Tutaj jest łucznik. Dobre pytanie. Moje towary są skuteczne. Ewidentnie jakby dystans się zmniejsza, więc możliwe, że to jest gospoda. Tak jest. Brawo my. Dzień dobry, możemy porozmawiać? Samuraj. Przy życiu? A przy czym? Przy biedzie? Szukam senseja Ishikawy. Myślałem, że zginął w komodzie. Nie. Gdzie jest jego dojo? Trzeba iść przez las. Dojo. Zaprowadzę cię, panie. Prowadź zatem. Tylko nie zrób i tradycyjnego plot twistu. Nie. Że będziesz chciał mnie zaatakować. Zapasy w mieście. Zazwyczaj tak jest. Chodź, pokażę ci drogę. O, ty biegasz. Wow. Panie, czy historie o senseju są prawdziwe?
To znaczy? Podobno zatopił piracki statek jedną strzałą. Nie statek, ale zabił kapitana stojąc na brzegu. Rozgromił całą flotę. Nie chciałbym mieć z nim na piętku. Zasługujesz na śmierć? Nie miał. Mam nadzieję, że nie. Więc możesz czuć się bezpieczny. To tutaj? Dojo Senseja jest na tym klifie. Nadal żyje. Dobra, a ja już widzę tutaj. Dziękuję. Dalej sobie poradzę. I jeszcze jedno, panie. Dlaczego Sensei zrezygnował z pozycji mistrza łucznictwa u klanu Nagao? Nikt nie wie. Skąd pan ci to wytrzasnąć? Że zamienił służbę u wielkiego pana na to. To się nazywa emerytura, chłopie. Każdy chce dożyć emerytury, mości panie. Nawet ja już w tym wieku marzę o emeryturze. No chyba, że mogę po prostu grać i żebyście oglądali i z tego też byłby jakiś pożytek finansowy, ale... Na razie... Jest to stricte rekreacyjnie. No dawaj, dawaj, hopsa. Co, nie chcesz wejść do góry? No, skakuj. Czy musisz odpocząć? Tu poproszę cię. No dawaj, Jean. To jest chyba bezapelacyjne wołanie o pomoc. Okej, okay, udało się. Dojo Senseja Ishikawy. Na spokojnie, teraz możemy sobie przebiec. Opaska Aozora. Optymizm w obliczu przeciwności losu jest cnotą samuraja. Dobra, dobra, dobra. Nie, nie, nie. Schodzić nie schodzimy. Dojo Senseja Ishikawy. Jakoś tutaj pusto. Ślady walki. No, pięknie. Krwawe ślady. Ofiary czy napastnika? A skąd my mamy to wymyśleć? Ktoś został zraniony. Wyjął strzałę. No, by to nie Sensei. Zaschnięta krew. Minęło sporo czasu. Może Sensei... To w porę przyszliśmy. Znajdź Senseja Ishikawę. Tu bieda, nic nie ma. No tutaj to byliśmy, Jin. No i gdzie jest ten mości sensei? To jest oczywiście pole pewnie treningowe do ucznictwa. Tu widzę jakiś zapas. To ja sobie go oczywiście skrebniemy. Znajdź senseja. O, kolejny zapas. Warto się tutaj rozglądać, warto, warto. A, tutaj jest dobra, ślady stóp i krew. Skromny dom jak na samuraja. A co, samuraj nie powinien mieć właśnie skromnego? Tym trudnym idący z tym samurajem. Ani kroku. Sensei Ishikawa? Syn pana Sakaya. Znajdźmy się. Przeżyłeś komodę. Przydałby się pański łuk. Byłem w drodze, gdy napadli mnie bandyci. Spodziewa się pan, że wrócą? Samuraj nie pozwala się zaskakiwać. Szkoda, że pan Shimura zginął. To był prawy człowiek. On żyje. Porwali go Mongołowie. I ty jesteś nam teraz potrzebny, jest gościu. Jest nadzieja. Dlatego tu jestem. Uratujmy go. Nie mogę. Szukam uczennicy. Zdolnej uczniczki. Pomogę panu. A potem we trójkę uwolnimy pana Shimurę. No i to brzmi jak plan. Postaraj się nadążać. Rzucasz mi wyzwanie?
opowieść Senseja Ishikawy. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. A zatem chodźmy do tych całych bandytów i klapsnijmy ich na dziąsło, co? Kto jeszcze przetrwał Komodę? Nie wiadomo. Ktoś jeszcze jest w stanie walczyć? Poza nami? Nie wiem. Lepiej szybko się dowiedz. Sami nie uwolnimy twego wuja. A ty nie wymagasz ode mnie zbyt szybkich Pomogę odpowiedzi? Pomogę znaleźć pana uczennicę. Sam mogę odszukać Tomoe. Tomoe? Tomoe z którego klanu? Z żadnego. To chłopka. Ale strzela lepiej niż najlepszy samuraj. No to się zaraz okaże. Nie znasz mojej umiejętności. Ostatni raz widziałem mistrza 10 lat temu. Chciałeś, żebym cię uczył. Do góry. Pamięta pan. Zwykłem pamiętać tych, których odrzucam. Zamiast mnie na nauki... Odrzucasz. Przyjął pan Tomoe. Byłeś niezły. Tomoe miała talent. Oj, gościu. To oni. Zabij. L1 i R, żeby rzucić. Dobrze. Do mnie tu. Au. I co? Walczą jak pijane tanuki. W Komodzie walczyli dzień. Kunajami. Nawet tanuki zaskoczą śpiącego tygrysa. Dobra, tu są dalej ślady. Porozmawiaj z mistrzem. Idź ze senseiem. Dobra, idę. Jak widać, ślady są na miejscu. Widać tu ślady Tomoe. Chodź! Nie musisz mi mówić, co mam robić, gościu. Mongołowie zajęli fort Nakayama. Patrol przybył stamtąd. To niedaleko źródeł. Miasto upadnie jako następne. Ja mówię, że tutaj skręcamy. Coś się tu wydarzyło. Zasadzka. Rozejrzyj się. Najpierw idę po tamte drzewko. Dawaj, bambusa. Okej, zaczynam się rozglądać. Krew. Ale niedużo. Nikt nie zginął. Ktoś tu jadł? Jeśli proszę. Nietknięte. Zaatakowali znikąd. It's a trap. Japoński kołczan. Podarunek. Dla najlepszej uczennicy. To my go sobie teraz przygarniemy. Mam złe przeczucia. Tomoe nie zostawiłaby kołczanu. Chyba, że ją ścigano. Lub schwytano. W jakim celu? Przesłuchania, tortur. Albo... Albo? To samo mogło spotkać pana Shimurę. Strach jest bronią, Sakai. Nie pozwól, by to wykorzystano. Ta uczennica. Gdzie może być? I lepiej, żebyś wiedział. W forcie Nakayama. Fort jest niedaleko. No dobra, żałuję, to idziemy odbić fort. Do Dobrze się stało. Zbyt wielu tam zginęło. Czemu samurajowie polegli? Mongołowie walczyli jak zwierzęta. Dwa odpowiedź. Widziałem na własne oczy. Dobry łucznik nie polega na oczach. Lecz na ciele, umyśle i duszy. No, jeszcze mądrości życiowe będzie nam tutaj prawić gościu jeden. O, fajnie tutaj nas przywitają. Czekaj. Musimy pomówić. Dawaj łuk. Coś nie tak, senseju? Ten łuk był darem od pana Nagao wiele lat temu. To piękna broń. Oczywiście. I nic mnie tak nie boli, jak złe użycie tak pięknego łuku. Nagle wytrzasnął drugi łuk. Że przekazujesz go mnie. A kto mówił coś o przekazywaniu? Za szybko. Pokaż, na co cię stać. A może ci pożyczę. Wypróbuj, zanim ruszymy do walki. Krótki łuk. Przeciętne obrażenia i czas naciągania. Przed laty został wręczony w prezencie senseiowi Ishikawie przez pana Nagao, a obecnie dzierży go jego nowy uczeń. No nie wydaje celuj mi się. Celuj w najbliższą lampę. Dobra, pokażcie mi, jak się celuje. Dostępny łuk. L2, żeby wycelować. I co? A, w tę lampę. Dobrze. Teraz kolejną.
tę po lewej. Nie ma problemu. Z wiatrem. Zobaczmy, czy trafisz w tę najdalszą. Troszkę tam wyżej. Jak proszę wiesz, bardzo. Jakby stworzono go dla mnie. Nie stworzono, więc o niego dbaj. Tak jest, chodźmy. Panie kapitanie. I ze senseiem. Jest łuk, jest strzała. Taki łuk pomógłby nam w komodzie. To dobry łuk, ale zwycięża wojownik, nie broń. Ale najgorsze jest to, że... Widział pan tej broni Mongołów. Jeszcze nie mamy wygrałem. Już jedną tylko i wyłącznie strzałę. No nie do końca mi się podoba. Czy to jest ten Fort Nagao? Fort Nakayama. Nakayama, przepraszam. Ta uczennica tam była. Dawaj bambusa. Przyjrzyjmy się stąd ich umocnieniom. Tak jest. A, tu będzie idealnie. Jestem znajdę na wejście miejscu. I otworzę bramę. Wtedy uderzymy. Zawsze wbiegasz na pole bitwy w niezawiązanej hakamie? Ma pan lepszy pomysł? Cierpliwości, Sakai. Mongołowie wyślą ludzi w ślad zaginionego patrolu. Zaatakujemy, gdy otworzą bramy. Im dłużej zwlekamy, tym większe niebezpieczeństwo grozi to Moe. Potrafią. A oni tam też mają łuczników. Obejrzyj pole bitwy. Okay. Co moglibyśmy wykorzystać? Na pewno nie to. Gniazda szerszeni. Jeden strzał je rozsierdzi. Mongołowie poczują ukąszenia strzał i owadów. Dobra, jest to jakiś plan? Te beczki mogłyby nam się przydać. Zobaczymy. To możliwe, że będzie do wybuchu. Strzał w te wiszące światła wywoła deszcz iskier. I wznieci pożar. Mają wielu łuczników. Są zdolni, ale nie tak jak my. Otóż to! Po otwarciu bram odwrócimy ich uwagę i powalimy gradem strzał. Ta, później zajmiemy fort i uwolnimy to Moe. Dobrze, a teraz czekamy. We wait. Dobra, pewnie się ściemni. Czekaj na mój o, sygnał. Strzały. Przygotuj zasadzkę. No to wdupimy się najpierw te osy, pszczoły, gniazda. Czekam na znak. Czekam. Dalej czekam, mistrzu. Jakby co, to dalej jestem gotowy. I czekam. Teraz niech spotkają się z przodkami. Bum. Nie ze mną te manewry, mój drogi. Gotowy? Aż ty. Strzał prosto w głowę. Możemy zejść? Strzała, druga strzała. Tutaj też chyba będę miał strzałę. Nie? Nie mam tu strzały? Ale tu już mam 8 strzał, dobrze. Wow.
Ła. Ty, a pomożesz mi? Chodź tu. Długo jeszcze? Pierwszy. Tam są jeszcze łucznicy. Działa. Dobrze. Przywódca zabity, postawa wody odpanowana, tak jest! Let's go! Co to nam da teraz? Okej. Okay. Postawa wody jest wyjątkowo skuteczna przeciw wrogom uzbrojonym w tarczę. Cud, miód i malina. Łamacz tarcz. No chodź. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Finito. Trzymaj F2, aby przejść do postawy wody. Dobra! Tak, na razie... Aha, nie mam strzał, tak? Very, kurczę, niedobrze. I już lepiej. Jeszcze ktoś? A, tu się podziało trochę. Zabici więźniowie. Związani. Przebici strzałami. To małe tu. Chwila. To jej naszyjnik. Czyli jeszcze powinna żyć. Przeszukaj fort! Dobra, może ja jej przeszukam fort, ale na razie dajcie mi jeszcze troszkę amunicji. Czy już jej tutaj nie ma? No, tu coś było. Olen, okej. Tutaj możemy wejść do środka. Bieda. Otwórz się następne wrota. O. Czyjaś prywatna izba. Damskie kimono. Kimono to moje. Mongołowie ją uwolnili. Dlaczego? Dobre pytanie. Dobra, należy wejść już bezapelacyjnie chyba tutaj do środka. Bo nic więcej już tutaj ciekawego chyba nie znajdziemy. Dokładnie. Dobrze, wejdźmy, zobaczmy co w to moła. Zwój. Terminy łucznicze i mongolskie tłumaczenia. Jest tu pańskie imię. No proszę. Uczyła ich, mojej drogi łuku. O, fajną miałaś, fajnego miałaś... Miałaś cudowną w ogóle uczennicę, mistrzu. Dobra, można się stąd zawinąć, tak?
No. Japońskie strzały. To strzały Tomoe. Na pewno? Uczyłem ją robić nacięcia rogiem jelenia. I te zakrzywione orle pióra. Mongołowie zabrali jej pięknie. Broń. Strzały po prostu, są blisko kurczę, siebie. Pięknie. Żaden Mongoł nie mógłby czegoś takiego dokonać. Tomoe zdradziła. Więc pozwolili jej użyć łuku. Mogę wziąć te strzały? Nie mogę. Słyszysz? Ocalały. Pomóżcie! Proszę! Tak zimno! My już pomagamy. Szukamy pewnej kobiety, łuczniczki. Mongołowie zamknęli ją z nami. Ale wypuścili. Ciekawe dlaczego? Ale jej pancerz, łuk, zabiła moją żonę i pozostałych. Tamte ciała. Dowiodła swoich umiejętności, więc ją zwerbowali. No ale w jaki sposób, gościu? Proszę, to boli. Chyba trzeba ukrócić jego męki. Dość widziałem, chodźmy. A nawet już nie trzeba ukracać tych męk. Idę, sensei Ishikawa. Tam na nieżyć. Senseju. Tomoe odzyskała wolność. Jest z Mongołami. Dlaczego to zrobiła? Co się stało? Za bardzo naciskałem. W jakim sensie? Co pan ukrywa? No, dawaj, spowiadaj się. Senseju! Żądam odpowiedzi! To była ona. Nie bandyci. Tomoe. Czemu? Nie rozumiem, co to znaczy być samurajem. Much pressure. Pchnąłem pan ku Mongołom. Nie osądzaj mnie. Więc proszę nie kłamać. Tomoe nie może zdradzić tajników łucznictwa wrogom. Powstrzymamy ją. No jakby musimy teraz, nie? To jest moja walka, na co mi twój miecz? Nie, nie miecz. Uwierz mi, że będziesz go potrzebować. Zwycięstwo to dzieło wojownika. Nie oręża. Pan Shimura dobrze cię wychował. Znajdziemy to moje razem, ale po mojemu. A gdy nadejdzie czas, uratujemy mojego wuja. Together. Słowo, Sakai. Muszę się teraz przygotować. Gdy będziesz gotów, przyjdź do Dojo. Nie uratujemy mojego wuja Dojo. Sami. Potrzebujemy więcej ludzi u boku. Znajdź panią Masako Adachi, jeśli nadal żyje. Jest jedną z najlepszych wojowniczek na wyspie. Ej, to brzmi jak plan. Ale tym tropem idąc, mamy i postawę wody, i lekki łuk. No ja uważam to za bardzo dobry odcinek. Zwerbowany sensei Ishikawa dodatkowo. Punkcik techniki. Miód malina. Prawie drugi punkcik. O, Kage coś tutaj zaczyna świrować. Zaktualizowano dziennik. Opowieści 3. Przytrzymaj, aby zobaczyć. Opowieść pani Masako. Zbroja samurajskiego klanu. No, miodzio. I? Członkowie wspomnianych kapeluszy to roninowie do wynajęcia. Może są nieokrzesani, ale ich miecze pomogłyby im uratować pana Shimurę. Powinienem ich znaleźć i dowiedzieć się, czym szukają zajęcia. Podobno widział ich na łąkach Kishi. Polowali tam na Mongołów. Branie Ronina. I to dalej. Jesteśmy w akcie oczywiście pierwszym. Mamy 3 dodatkowe zadanka. Pokażcie mnie mapę. To jest panienka Masako z zdobyciem zbroi samurajskiego klanu. Dostępne ulepszenie. Płatnerka i łuczarka. Cud, miód, malina. Tutaj jest pokonany kowal, czyli tutaj jest zadanie z Juną. A tutaj jest krew na trawie z członkowie słomianych kapeluszy. Okej, okej. No jakby dalej jest rejon mocno zajęty przez Mongołów. Dostępne opowieści Tsushimy. Sprzęt.
Mamy miejsce na kolejny talizman, ale talizmanu nie mamy. Zniszczoną zbroję możemy sobie zaupgrade'ować. Broń dystansowa, broń podręczna. Cudownie, cudownie, cudownie. I mamy jeden punkcik do wydania. Może to parowanie teraz sobie ulepszymy? Przybicie. Wykonasz serię czterech szybkich ataków. Postawa kamienia. Dobra, a w duchu mamy co? Rzuca jednym dodatkowym kunajem. Tymczasowo spowalniasz czas, aby móc dokładniej celować. Też dobre. Przetocz się dalekie. No dobra, skorzystamy z tego, bo znając moje umiejętności, będziemy mieć z tym problemy. Ale dobra, moi drodzy, zakończymy sobie teraz ten odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i w kolejnym już tutaj postanowimy sobie pójść. Najpierw może odwiedzić oczywiście Złotą Świątynię i zajrzeć do Płatnerki. A w kolejnym... podejść do pani Masako. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się jutro. Do zobaczenia.